Witam Państwa. Miło mi spotkać się z Państwem wirtualnie tym razem na wystawie Lesława Mazura, naszej najnowszej wystawie, której tytuł brzmi Barwy Oławy w czarno-białych kadrach Lesława Mazura. Zaprezentujemy Państwu około 40 fotografii w dużych formatach. Fotografie były poddane retuszowi wykonanemu przez kuratora wystawy Zbyszka Kordysa, następnie przygotowane do druku w wielkim formacie. Powoli będą Państwo mogli sobie oglądać te zdjęcia, które prezentujemy dzisiaj. Z uwagi na zaistniałą sytuację jest tylko możliwość zorganizowania wystawy online, ale dzięki nowym technologiom mamy taką możliwość. Na tym filmie również Państwo wysłuchają opowieści właśnie kuratora wystawy Zbyszka Kordysa na temat przygotowania, całego procesu przygotowania tej wystawy, ale będzie też krótka historia, krótka refleksja samego autora opowiadającego o prezentowanych zdjęciach, jaki był powód ich wyboru. Dla niewielu osób z tego młodszego pokolenia ta wystawa będzie na pewno powrotem do przeszłości, a dla innych osób, które wychowały się w latach 60., 80. w Oławie, będzie to podróż sentymentalna, piękne wspomnienie. Mam nadzieję, że spełnimy Państwa oczekiwania, chociaż w takiej formie, ponieważ nie możemy się spotkać w chwili obecnej w sposób zwyczajny na wernisażu. Sama postać autora Lesława Mazura jest Państwu doskonale znana. Kronikarz, fotograf od kilkudziesięciu lat dokumentuje życie Oławy. Skupia się głównie na architekturze, ale jest to również połączone z obrazem życia społecznego minionej Oławy. Jest mi niezmiernie miło Państwa zaprosić na wirtualną wystawę przygotowaną przez Centrum Sztuki w Oławie. Zapraszam. Trafił w moje ręce skarb ogromny, bo efekt tak naprawdę kilkudziesięciu lat pracy fotograficznej pana Leszka Mazura. Te zdjęcia, te negatywy właściwie, zostały przez pana Leszka już ładnych parę lat temu w taki amatorski sposób zeskanowane, w taki sposób, który nie pozwala technicznie, jakościowo na wydrukowanie tych zdjęć, ani jakąś poważną publikację. One były zarchiwizowane właśnie w taki sposób, jak tutaj to widać. Zostały pocięte na paski, zostały włożone do tych segregatorów kartonowych. Takie wtedy były możliwości i w związku z tym one się po tych wielu, bardzo wielu latach i pewnie wielu operacjach wciągania, wyciągania się porysowały. Zaczęliśmy w ogóle od tego, że przepakowaliśmy z panem Leszkiem negatywy z tych starych kartonowych skoroszytów, segregatorów do nowych pergaminowych koszulek, czyli użyliśmy takiej metody archiwizacji, jakiej stosuje się dzisiaj, no i jaką w świecie się stosowało oczywiście tam na zachód od Odry również i wtedy, ale tych metod oczywiście w Polsce wcześniej nie znaliśmy. Następnym etapem była selekcja zdjęć i finalnie doszliśmy do takiej selekcji, w której są 43 zdjęcia. Kolejny etap całej zabawy to zeskanowanie tych negatywów. Użyłem do tego specjalnego skanera, który daje najwyższą możliwą jakość obrazu. I potem te skany trafiają do narzędzia, które się nazywa Photoshop w komputerze i w którym dokonujemy niestety bardzo czasochłonnej operacji usuwania mechanicznych uszkodzeń negatywu. A potem przychodzi taki moment, kiedy tym zdjęciom nadaje się takiego artystycznego kształtu. Więc na nowo się je kadruje, więc nadaje się im odpowiedni kontrast, jasność, tonalność. Następnym etapem, kiedy te zdjęcia już nabrały odpowiedniego kształtu, jest zrobienie takich tak zwanych proofów, próbnych wydruków, niekoniecznie dużych, ale one mają powiedzieć mi, czy nadałem tym zdjęciom odpowiednią jasność, odpowiedni kontrast, czy to po prostu dobrze wygląda na papierze. Oprawa tych zdjęć polega na wycięciu zbrytów zdjęć, które zostały wydrukowane na większych arkuszach. Potem wycinam passepartout, czyli taką białą ramę, która da tym fotografiom swoją własną przestrzeń.
Jak wsadzimy go do ramy, to może bardzo, bardzo, bardzo długo to zdjęcie sobie tam wisieć i nie zżółknie, nie wydarzą się żadne niepożądane zmiany. Do tego się używa specjalnych galeryjnych materiałów właśnie po to, żeby te zdjęcia mogły sobie tak oprawione właśnie bezpiecznie trwać. Zresztą takie same właściwości ma papier, na którym to zostało wydrukowane. Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w Domu Kultury w Ławie przy zdjęciu stacji kolejowej na ulicy obecnie Spacerowej. To zdjęcie jest dla mnie sentymentalne, ponieważ ja mieszkałem w odległości 100 metrów od stacji. Dojeżdżałem przez wiele, wiele lat, 7 lat do Wrocławia do szkoły, później do pracy. Ważniejsze to zdjęcie ma jeszcze jedno znaczenie. Widzimy to zdjęcie zrobione w 1967 roku. Ten dworzec w swojej historii był wiele razy przebudowywany i muszę Państwu powiedzieć, że jest to najstarsza linia kolejowa między Wrocławiem a Ławą na ziemiach obecnych polskich. Dla mnie najważniejsze to zdjęcie jest jeszcze z innego powodu. Na ten dworzec, na tą stację kolejową przyjeżdżali pierwsi mieszkańcy w 1945 roku do Oławy. Ci pierwsi mieszkańcy po wojnie, którzy tworzyli tą dzisiejszą Oławę. Nie było innej możliwości wtedy przyjechania do Oławy albo samochodami wojskowymi, co było raczej trudne. Głównie przyjeżdżało się do Oławy pociągiem i to wagonem bydlęcym. W takim wagonie zazwyczaj było 6 rodzin z jakimś tam podstawowym dobytkiem. Dokładnie to pokazuje film Nie ma mocnych, jak jadą ze wschodu na ziemię zachodnie. Znajdujemy się przy zdjęciu zrobionym z dachu Pałacu Luizy, obecnie Urzędu Miasta, w kierunku na Wrocław. Na pierwszym planie widzimy wieżę, była to kiedyś dzwonnica, dziś już jej nie ma. Czego nie ma w tle za mną? Nie ma szpitala. To jest budynku szpitala, który zaczął być budowany w 80 roku, jeżeli dobrze pamiętam. Nie ma osiedla Górnika, nie ma Lidla, sklepu Lidla. Widać rozjazd dróg na Jelcz i na Wrocław. Zdjęcie pokazuje nam również brak, tutaj powinno być widać kawałek osiedla Sobieskiego, nie widać restauracji turystycznej, w tej chwili Kajsi tam jest, się mieści. Nie ma pijalni piwa, która była popularna tutaj u komunisty. Także tutaj widzimy zdjęcie, które zrobione jest w 1972 roku, jest wiele, wiele zmian w stosunku do dzisiaj. Historia pokazuje nam, jak zmieniło się dzisiaj to wszystko. Gdybyśmy zrobili dzisiaj z tego samego miejsca zdjęcie, widok byłby zupełnie, ale to zupełnie inny. Znajdujemy się przy zdjęciu przy ulicy Chrobrego. Ulica Chrobrego to jest, w tej chwili zaczyna się od ulicy 3 Maja, kończy się na moście na Odrze, na Stalowym Moście na Odrze. Po wojnie przez wiele lat, do 90 roku, ulica zaczynała się od skrzyżowania ulicy 1 Maja, Ogrodowej wówczas i Brzeskiej. Potem ten odcinek, który został od ulicy 1 Maja do 3 Maja, przemianowany na ulicę Świętego Rocha. Pokazuje ulicę Chrobrego mniej więcej stojąc na tyłem do mostu na Odrze. Co się działo na ulicy Chrobrego w tych czasach? Mówimy o roku 70. Wtedy rozpoczęto wyburzanie ulicy Chrobrego, zburzono 43 budynki, żeby powstało osiedle Chrobrego. Z tych budynków, które widzimy na tym zdjęciu, nie pozostał ani jeden. W największym budynku, który tutaj widzimy na środku, w czasie po wojnie był na najwyższym piętrze szpital dla żołnierzy Armii Sowieckiej, a na pierwszym i na drugim piętrze mieszkali oficerowie Armii Sowieckiej.
Budynki pozostałe są to w większości budynki o zabudowie wiejskiej. Ludzie tu trzymali zwierzęta domowe. Właściwie ktoś, kto nie wiedział, że to jest miasto, to był przekonany, że jest na wiosce. Na ulicy, na wierzchnię ulicy popatrzymy się, mamy kostkę brukową, ale kostka brukowa była tylko prawie na połowie. Pozostała część były kociołby. Na krawędzi ulicy był z granitowych płyt, znaczy z granitu zrobione takie koryto i to, powiedzmy sobie otwarcie, tamtędy ludzie, mieszkańcy wylewali nieczystości domowe, bo na ulicy Chrobrego kanalizacji w tym czasie jako takiej nie była podłączona do wszystkich domów. Proszę zwrócić uwagę, jakie rosną drzewa. Z tych drzew nie zostało ani jedno, były piękne lipy. No niestety osiedle nowe wymusiło wycięcie tych drzew. W chwili obecnej jesteśmy przy zdjęciu przy ulicy ówczesnej Ogrodowej. Ta ulica po latach miała kilka nazw, po latach została zmieniona na 11 listopada. Zdjęcie zrobiłem w 1968 roku. Widzimy na zdjęciu na pierwszym planie, to jest zdjęcie, które doskonale widać z okien na przykład Domu Kultury, tu gdzie się znajdujemy. Na pierwszym planie były ogrody, w głębi po lewej stronie widać duży biurowiec z połem WSS Oława wówczas, teraz z połem spółka ZOO. Po prawej stronie tutaj nie ma budynku, to była taka ruina, został wyburzony przez spółdzielnię inwalidów, później wybudowano budynek, w którym była taśma szwalnicza i dalej jest apteka pod lwem. Dzisiaj mamy tutaj na tym pierwszym planie, mamy zrobione przez miasto taki charakterystyczny parking, dużo zieleni, a między tą zielenią mogą parkować samochody bez takiego urzędowego określenia jakimiś kreskami, tylko każdy może stanąć jak mu tam wygodnie. W budynku, który jest naprzeciwko, w tym budynku ja przepracowałem 44 lata w tym jednym budynku z połem. Więc znajdujemy się przy zdjęciu, na którym jest mostek drewniany. Był on pomalowany na kolor zielony. Z tego powodu nazywany był Zielonym Mostkiem. Było to miejsce, które praktycznie w parku, na przedłużeniu ulicy Gazowej, w to miejsce znali praktycznie wszyscy mieszkańcy Oławy. Tu się umawiało, młodzi ludzie umawiali na randki. To było takie miejsce charakterystyczne. Ono jest zupełnie inaczej dzisiaj. Dzisiaj mamy tutaj betonowy most. Most, który jest od parku, od ściany parku odsunięty kilka metrów. Ten mostek praktycznie dotykał ściany parku po melioracji. To zostało wszystko zmienione. Mostek przetrwał do połowy lat chyba 70. Według, z tym, że niepotwierdzonych źródeł, ktoś tam wjechał spychaczem albo walcem i ten mostek się zawalił. Został wybudowany drewniany, później drewniany taki prowizoryczny mostek do czasu, dopóki nie został wybudowany ten betonowy mostek dzisiejszy, który mamy. To zdjęcie zrobiłem z elewatora na ulicy Portowej. Według informacji ten elewator ma 80 metrów wysokości i z takiej wysokości to zdjęcie zrobiłem w kierunku osiedla Chrobrego. Na pierwszym planie widzimy na kanale Odry śluzę i w głębi, tak jakby zaraz za śluzą, jest osiedle Bolesława Chrobrego, najdłuższy budynek. Piękna perspektywa. Z miasta, ta część z przodu, bo wtedy były koszary Armii Sowieckiej. To się mocno zmieniło, ta część, ale to dopiero przy takim dokładnym przyjrzeniu się, analizie zdjęcia, centymetr po centymetrze widać dokładnie wszystkie zmiany, ale samo ujęcie tego zdjęcia mi się bardzo podoba. Widać wieżę ciśnień, po lewej stronie w górnym rogu widać zamek, dach zamku, także perspektywa jest bardzo ładna miasta. Urodziłem się w tym mieście. Całą pracę zawodową, z wyjątkiem jednego roku we Wrocławiu, przeszedłem w Oławie. Z miastem jestem bardzo związany, bo pracowałem w harcerstwie, działałem w harcerstwie, pracowałem w spółdzielni mieszkaniowej, w kulturalnej. Uczyłem młodzieży robienia zdjęć, no i pasją robienia zdjęć moją
od dziecka w zasadzie pierwsze zdjęcia robiłem, mając 10-12 lat już, takie zdjęcia, które do dzisiaj są prezentowane na sprzęcie, jaki wówczas był. Jestem szczęśliwy, że udało się doprowadzić do finału tą wystawę. Pokazuje ona zdjęcia na przestrzeni 20 paru lat. Oława była chwalona jako miasto takie zadbane, przyjazne dla mieszkańców. I z tego powodu jestem dumny, że tu mieszkam, że na moich oczach to miasto rosło, że tak się rozrosło, jest takie piękne, że mamy się czym pochwalić. Dziękuję.